wszystkim, moi drodzy, jesteśmy we Wrocławiu. Aura nie dopisuje, ale nic nie szkodzi. Dzisiaj będziemy sprawdzali jeden z najwyższych budynków w Polsce, a na pewno budynek mieszkalny, który jest najwyższy w Polsce, gdzie można wynająć jeden z najdroższych apartamentów w kraju nad Wisą. Sky Tower, tutaj jest wejście do apartamentów, które dzisiaj będziemy sprawdzali. Jak on wygląda, czy jest warty swojej ceny, to wszystko dzisiaj będzie na filmie. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda, czy warto, czy nie warto. Zaczynamy. No to dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy w apartamencie na 43. piętrze. Co tutaj mamy w przedsionku? Duże, potężne wręcz lustro i wieszaki, gdzie możemy zostawić odzież, rzecz jasna, wierzchnią. Tutaj jest, widzę, coś, gdzie możemy chyba wejść. A, garderoba, pralka, to nas nie interesuje. Uważajcie, od poniedziałku do czwartku doba za ten apartament kosztuje 1500 zł. Piątek, niedziela, 3000 zł. Być może to jest prawda, patrząc na salon, ale to za chwilę. Na początku standardowo myślę, że tutaj znajduje się łazienka. Wejdźmy i do niej. No nie ma co ukrywać, jest tutaj naprawdę wszystko bardzo wyszukane, z przepychem. Czy kojarzycie coś takiego, aby było w apartamencie, w pokoju? No prawda, że nie. Jakieś tutaj, można powiedzieć, małe akwarium, pomimo że nie ma ryb w środku. Cóż tutaj widzimy? Jest przede wszystkim bardzo ciemno, bardzo ładnie pachnie. Tego oczywiście nie jesteście w stanie przez ekran komputera dojrzeć, ani też powąchać. Umywalka też poprowadzona zupełnie inaczej, nie jest standardowa. Lustro oczywiście też. Tutaj mamy grzejnik, który będziemy mogli sobie rozkręcić, rozhajcować. Telefonu nie ma. Telefonu? Telefonu nie ma! Oj, duży minus, prezydent musi dzwonić. Ale chciałbym wam jedną rzecz pokazać, bo to zauważyłem już wcześniej. 100 zł. Król nasz na papierze toaletowym. Jest to wymysł bardzo nowobogacki. Mnie akurat nie do końca się podoba, ale też są oczywiście różne gusta. Jest prysznic. Pokażę wam, jak wygląda. Duży, przestronny. Możemy tutaj wejść, bo i tak widzę, że tutaj jest to odpowiednie. Widzicie, jak wszystko jest w tym chyba marmurze. Aż na czymś takim się nie znam, ale tak podejrzewam. Jedyną rzeczą, którą zauważyłem po wejściu tutaj, no niestety w apartamencie prezydenckim, to raczej powinno zostać naprawione. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeżeli ktoś wydaje takie pieniądze, to oczywiście jest detalik. Jasne, ale mówimy o wszystkim i mówimy zawsze uczciwie i szczerze. Myślę, że łazienkę mamy już zrobioną, to teraz przeniesiemy się tam. Bardzo niedaleko. No jak wam się na razie podoba, moi drodzy? Krótka uwaga, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to proszę was, wrzućmy lajki pod tym filmem, niech będzie ich jak najwięcej. Dla was to jedno kliknięcie, a dla twórcy naprawdę bardzo dużo. Teraz przechodzimy. To było z łazienki, jakbyście nie wiedzieli. Co tutaj mamy? W sypialni jest duże, naprawdę, no king size na 100%. Fenomenalna pościel, ją zawsze będę tak mocno chwalił, bo pod nią się śpi naprawdę fantastycznie. Każdy z uczestniczących w spaniu ma do dyspozycji szafkę nocną, jest i oświetlenie. Tutaj możemy sterować za pomocą tych przycisków. Czerwony znaczy wyłącz, zielony znaczy włącz. Jest także zegar, który jak na moje chyba nie funkcjonuje, no bo nie jest na pewno ta godzina, którą on pokazuje. Raz, dwa, trzy poduszki. No i teraz rzecz, którą naprawdę można wystosować jako coś unikatowego, a mianowicie ta wanna o bardzo specyficznej architekturze, o bardzo specyficznych kształtach. Tutaj mamy takie jakby bąble, które płyną bezpośrednio z tej wanny. Oczywiście jest to poprowadzone w złocie. Tak jak wszystko w tym apartamencie, zaraz zobaczymy, czy woda funkcjonuje, ale może to później. Ulubione programy, mecz, jakiś serial, film, to też bardzo mi się wydaje, że tutaj pasuje. Jakiej wielkości jest ten telewizor? O, z 50 cali, 42, może coś takiego jest. Oczywiście też dekoder, pewnie jest dużo kanałów, ale o tym później. No i teraz creme de la creme tego apartamentu, czyli salon.
naprawdę, moi drodzy, na bogato, a przede wszystkim inaczej niż wszędzie. Teraz jesteśmy w salonie, oczywiście pokażę go wam, ale najpierw kuchnia, która znajduje się po mojej prawicy, a po waszej lewicy. I ten chandelier, jak to śpiewała Sia. Ale bogactwo! Fajnie. Dobra, jedna rzecz, na którą zwróciłem wcześniej uwagę, a mianowicie ta lodówka. Ładna, prawda? No fajna, elegancko to wygląda, tylko bardzo niepraktyczna. Dlaczego? Chcę otworzyć, zaproponować gościom drinka. Już? To otwarcie naprawdę nie jest dobre. To ładnie wygląda na obrazku, ale praktycznie... Patrzcie, jak muszę się siłować, żeby to otworzyć. To taka mała uwaga. Co znajduje się w szafkach w apartamencie za 1500 zł, a na weekend 3000 zł? No tu akurat nic nie mamy. O, bardzo dobrze. Spagę można czynić. Mamy tutaj coś tam jeszcze. Tutaj co jest? Tutaj mamy kieliszki do wina, a także szampanówki. To dobrze. Mamy też zwykłe kubeczki i miski. Nie musicie tego widzieć, w ogóle nieatrakcyjny widok. Mamy kitchen, o to nie jest przymocowane. Tutaj jest DeLonghi, jest i staropolanka, jest zestaw kaw, herbat, jest także ekspres, no i kran. Naprawdę jest tutaj na kasie, ewidentnie na kasie. Teraz usiądziemy sobie przy stole, by móc wam powiedzieć o tym, jak to dokładnie wygląda. A wygląda, moi drodzy, tak, że ten apartament kosztuje 2 miliony złotych. Jeżeli chcielibyście go kupić, chociaż podejrzewam, że troszeczkę powinien więcej kosztować. Tak jak mówię, 1500 od poniedziałku do czwartku, 3000 na weekend. A wiecie, za ile ten apartament sprzedał się na wynajem na Sylwestra tego roku? 10 tysięcy za dobę. O tym chciałem wam powiedzieć. Czuję się tutaj, jakbym troszeczkę przeniósł się do serialu Gomorra i oni właśnie mieli bardzo podobną stylistykę, ale może nie rozmawiajmy o tym, co mi się wydaje, a mówmy o faktach. A fakty są następujące, że mamy tutaj przeolbrzymi wręcz telewizor. Ja nie wiem, ile to jest cali, ciężko mi, nawet moja rozpiętość dłoni, rąk nie wystarczy, aby go uchwycić. 120, 130, nie jestem w stanie, sprawdźcie sobie na moim przykładzie, ile to może być. To jest akurat bardzo ciekawy element, krokodyl albo kajmak. Okularowy, albo może mały aligator, nie wiem jak to dokładnie. Czemu to nie jest zamknięte? Może ja otworzyłem, albo to się nie zamyka? Zamyka. Trzeba było to po prostu zrobić. Mamy jakieś tam, oj, sztuczne. No ale dobra, jesteśmy w mieszkaniu, powiedzmy. Wstajemy i widzicie, bardzo dużo miejsca. To w ogóle, to jest kominek, który odpalimy sobie, ale oczywiście wieczorem. Mamy pufę, czyli może tutaj siedzieć, podejrzewam, że jakieś, nie wiem, tu 3 osoby, tu 1 osoba. Widok za okna, no oczywiście teraz go nie zobaczycie, bo jest ciemno, ale jutro pokażę wam, jak to wygląda. I teraz część, która bardzo mi się podoba, jest taka inspirująca do tego, aby dążyć właśnie do takiego, nazwijmy to, bogactwa. Wybitni ludzie tego świata, uświadczeni na banknotach. I jakbyśmy szli dalej, to mamy tutaj fajną aranżację, która jest z ananasa, z korony, z jakichś tam ramek, sztabki złota, tukany i co ciekawe, to niesie. Nie da się tego podnieść. To wszystko jest przyklejone. Czyżby ktoś się bał, że prezydent, który tutaj zamieszka, szt, i do domu? Też tak mogliby zrobić. Usiądźmy, no bo co możemy więcej tutaj powiedzieć? To na razie chyba wszystko, co mogę wam przekazać. A rzeczywiście sobie usiądę i sprawdzimy, czy taka napa... Oj, wygodna. Delik, o ja! Ja! 3000! 3000! No ciekawe, ciekawa aranżacja. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie do każdego gustu to będzie pasowało. Na pewno nie. No bo taka krzykliwa, bardzo, bardzo nowobogacka. Po raz kolejny użyję tego słowa, tylko wydaje mi się, że ono jest naprawdę bardzo trafione. Jakaś taka śródziemnomorska, klimaty lekko gangsterskie, bardzo pokazujące, że ktoś ma bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Jednym się podoba taki styl, drugim się nie podoba. Chwila przerwy, przeanalizujemy sobie może bardziej dogłębnie ten apartament i wrócimy za krótką chwilę. Idę do garderoby. Albo jestem jakiś przytępawy, albo te piloty nie działają. Ten w ogóle, no nie mogę wam pokazać po drugiej stronie, bo prawa autorskie. Walniecie. Centralnie walniecie.
Wiecie co? Ktoś pomylił piloty. I pilot od telewizora w salonie przyniósł tutaj. Dobra, wszystko działa. Okej, teraz mogę przełączyć. Gorące hity, tylko hity, wideomix, ekstra klasyka. Żeby nie było, pójdziemy tu i włączymy. Widzicie, w tle działa. Dobra, i teraz tym włączymy tu. Nie działa. What the fuck? Włączam i tym, i tym? A tego co? Tego się nie da włączyć? No ale tym już nie przełączę kanałów. Ty no ostro tu ktoś poszalał, wiecie? Kolejna kwestia. Chciałem wam pokazać, jak działa ten kominek. I tutaj mamy przyciski. Jak możemy to uruchomić, nie? Tu jest w ogóle coś takiego jeszcze, ale to zaraz. O, widzicie? Teraz door jest otwarte, w sensie to coś. On będzie pipczał, nie? No wiadomo. I to jest otwarte, czyli tutaj to otworzyłem i tu chyba się napełnia czymś. No chciałbym się dodzwonić do obsługi, żeby mi ktoś to wytłumaczył, no bo nie wiem. Ogólnie wam powiem, że apartament jest no, zrobiony mega na wypasie. Już teraz się połapałem, że jeżeli chcemy zapalić, to musimy klikać w zielone, a nie w czerwone. No tak szczerze, no ta wanna... No robi niby robotę, nie? Że można się tak, o, położyć. Taki jest widok, jak leżycie w wannie, czyli macie ten tron, jest telewizor, no i tutaj od razu się pojawia to łóżko, no i tam toaleta, prawda? Z takich rzeczy, no to dostaliśmy, proszę bardzo, no są jakieś neski, jest herbata, są kapsułki, cukierki, cukier, także wszystko z takich rzeczy jest. W ogóle tego wam nie pokazałem, ale to wam chciałem pokazać później. Zobaczcie w ogóle, jaki jest fajny sufit. Jak zorganizujecie jakąś imprezę i będziecie siedzieć przy stole, to możecie sobie to obracać. I jeszcze przyszedłem tutaj wam pokazać, jak to wygląda. No imponujący budynek, a ja gdzieś jestem. Chyba tu, może to są te światła. Nie wiem, ale na pewno... Któreś z tych pięter, albo to, no nie wiem, dokładnie, ale na pewno jedno z najwyższych. To takie długie, chyba to tutaj, co się pali, wiecie? Wydaje mi się, że to jest to. Chyba pokazałem wam wszystko, wiecie? Tak się teraz zastanowiłem. Więc idę się wykąpać i zobaczymy sobie przegląd telewizyjny. Opowiem o wrażeniach kąpielowych. No i jeszcze pogadamy. Możemy oficjalnie walnąć się na łóżku. Szczerze? Mam mikrofon, mam. Szczerze, kosmetyki, które zostały tutaj zaproponowane, w porządku. Tego telewizora tutaj, o tego, gdzie to jest? O, nie, tu, on jest tu. Nie jestem w stanie uruchomić, nie wiem dlaczego. Ten pilot w ogóle nie działa, jak sami widzicie. Mam go tutaj, o, żeby nie było. Idę już powoli spać, no bo mniej więcej ta pora wybiła, także jutro się jeszcze zobaczymy. Oczywiście, że tak i sprawdzę dla was, jakie to są opcje śniadaniowe, jeżeli nic nie będzie, to po prostu trzeba będzie coś zamówić. Nie, naprawdę uroczo i myślę, że czy odpowiednio, czy nie, to zobaczymy jutro. Dobranoc, do jutra. Dzień dobry, moi drodzy, witam o poranku, ja już tutaj przygotowany, żebyście nie musieli mnie oglądać w pieleszach, tylko od razu w odświętnym stroju. Spało się doskonale, naprawdę bardzo wygodne łóżko, za oknem niestety nadal mgła, więc na razie nie będę wam pokazywał, mam nadzieję, że przejdzie do 11, w ogóle jest doba, więc myślę, że o tej godzinie mniej więcej wyjdę, żeby móc wam pokazać, jak wygląda właśnie ten widok za okna. Jeżeli będziecie chcieli tutaj wynająć apartament, to musicie od razu swoim, nie wiem komu, znajomym, przyjaciołom, żonie, mężowi powiedzieć, że jest tutaj bardzo, ale to bardzo słaby zasięg, wiecie? Po prostu tutaj nie dochodzą połączenia. Wczoraj kilka osób próbowało się ze mną skontaktować i nic do mnie nie przychodzi. Już nie mówię o tym, że ktoś próbował się nagrać na skrzynkę, tylko po prostu nie mam żadnego powiadomienia. To, co możemy zjeść wynajmując apartament w Sky Towerze, to Grab to Go, restauracja Esfira i Papa John's Borowska. Wiecie co? Wybierzemy sobie może po prostu jajecznicę w piadinie. Do osiągnięcia minimalnej wartości wymaganej przez lokal brakuje 8 zł. Aha, no dobra, no to dodamy latę. O Jezu, tak daleko będzie jechał? Zamówienie jest w drodze. 10.20, 10.40, 10.56. Za 4 minuty kończy mi się doba. Także czekamy jeszcze z 10.57. Czekamy maksymalnie do 5 po. Bierze. Jest facet. Dzień dobry,
dziękuję, znaczy catering, że... Tak, poproszę, poproszę. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. W środku mamy latte. I tak wygląda jajecznica w piadinie, mam nadzieję, że widzicie. Oczywiście będę musiał ugryźć. Łoj! Zimne. Rozmoknięte. I tak to wygląda, moi drodzy. Zobaczcie, w pełnej krasie. Mamy jajecznicę, mamy orzeszki ziemne, co ciekawe. Jest boczek. Jajecznica ogólnie bardzo sucha. To ktoś musi przepadać za taką formułą. Mi to nie przeszkadza, absolutnie. Fajna, delikatna, dużo mleka. No jak to latte. Ogólnie niezłe. Widać, że ktoś się stara, ale no kurczę, pieczone powinno być to zdecydowanie bardziej ciepłe i na czas. To takie moje uwagi. Dobra, jemy i przenosimy się do zakończenia. No dobrze, to w takim razie nastał czas wielkiego podsumowania. Co możemy powiedzieć o tym apartamencie za 1500 zł, za 3000 zł w weekend? Na pewno 3000 nie zapłaciłbym, bo to już jest, uważam, cena zbyt mocno wygórowana. Na Sylwestra 10000 zł, no to jeszcze powiedzmy sobie, że jest to dzień wyjątkowy, można sobie pozwolić, jeżeli ktoś ma na to odpowiednie fundusze. 1500 zł myślę, że byłbym w stanie zapłacić. I teraz dlaczego? Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ten apartament i to miejsce bardzo mocno różni się od innych, które już dla Was sprawdzałem. Na przykład pokój w Mariocie, na przykład pokój w Hiltonie. To jest zupełnie, zupełnie coś innego. Oczywiście tam powiecie, że to był zwykły pokój. Tutaj mamy apartament prezydencki. Jasne, ale i tak relatywnie ta cena, te 1500 zł jest bardziej adekwatna, aniżeli tam 1000 czy 900 zł. Więc tutaj to na pewno in plus. Obostrzenia, które nakłada ten apartament na swoich gości, jedni powiedzą, że za dużo, drudzy powiedzą, że nie, bo jednak jeżeli jesteś w takim miejscu, musisz się zachowywać tak, żeby niczego nie zniszczyć, też nie wykorzystywać tego do celów swoich prywatnych, jakichś tam komercyjnych. Po prywatnych to podejrzewam, że raczej wszystko jest ok. Styl? No tutaj mocno bym polemizował, to na pewno nie jest mój styl, ale tak jak powtarzam, ten styl jest zupełnie, zupełnie inny i jeżeli ktoś tutaj chce się zaszyć na jedną, dwie doby, to myślę, że jest to fajna, miła odskocznia od tego, jak wyglądają, podejrzewam, nasze mieszkania, bo to jest, no nie ma co ukrywać, trochę. Bardziej wyszukane, tak myślę. Dobrze, moi drodzy, z jeszcze takich minusów, które zauważyłem, to na pewno ten zasięg. To jest niedopuszczalne, że cały czas mi zrywa to, a ja nie jestem, nie wiem, nie mam telefonu jakiegoś z epoki Króla Ćwieczka, że musiałbym się o to troszczyć, więc to myślę, że na pewno trzeba byłoby naprawić. Ten prysznic, to są jakieś tam takie małe niedoróbki, ale jednak no, pewne minusy są. No i cena oczywiście, no bo ona jednak wielu osób mocno skomplikuje i odstraszy. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście do samego końca. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym materiale. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, najlepszego i spotkajmy się bardzo, bardzo niedługo. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Tak już żeśmy pogadali, to w takim razie zasubskrybuj kanał na górze, tutaj dokładnie, a później zobacz pierwszą produkcję tu, a drugą tutaj. Najlepszego, pa!